Każdy widział poradniki bezpiecznej jazdy. Kilku z Was pewnie je nawet przeczytało, a słyszałem, że jeden podobno przez tydzień stosował. Od 8 dnia nie wsiadł za kierownicę, tylko zatrudnił się na poczcie w okienku, bo potrzebował w życiu adrenaliny. Skoro zatem nikogo te poradniki nie obchodzą, oznaczać to może tylko jedno – są nic nie warte. Stworzyli je prawdopodobnie ludzie, którzy o jeździe samochodem wiedzą tyle, co ksiądz o celibacie, czyli wiedza teoretyczna. Jeśli chcesz zapoznać się z prawdziwymi zasadami automobilizmu, opartymi na praktycznych doświadczeniach wielu z nas, zapraszam na film. Po pierwsze, nie rób prawa jazdy. Masz 20 lat, siedzisz sobie spokojnie w domu, nuda, nic się nie dzieje, trochę kasy na koncie. I wymyśliłeś, samochód, to jest to. Przecież jeździłem kiedyś w Wesołym Miasteczku, to czym to się może różnić? Lecę do komisu, biorę starą BMW, Coco Jumbo i do przodu. I to jest właśnie najlepsze podejście. Naprawdę nie rozumiem tych wszystkich ludzi męczących się godzinami na placach, kręcących gdzieś między pachołkami i wydających tysiące złotych tylko po to, żeby mieć jakiś głupi papierek. Przecież każdy wie, że mając ważne prawo jazdy, dzisiaj po drodze potrafi poruszać się byle kierowca BOR. Prawdziwą sztuką jest jazda bez kwitka i zapamiętaj sobie, że właśnie tak działa prawdziwy facet. A jeśli się jednak złamałeś i zapisałeś na kurs, zachowaj resztki honoru i przynajmniej nie wykupuj OC. Po drugie, nie patrz na znaki. Jak powszechnie wiadomo, od nadmiaru informacji może jedynie rozboleć głowa. Prowadząc samochód i tak musisz dzielić uwagę na podziwianie prędkościomierza, darcie się na innych kierowców, rozglądanie za dziewczynami, czy rozglądają się za tobą i zastanawianie się, na którym właściwie jedziesz biegu. Jeśli rozróżniasz kolory i wiesz, że na czerwonym świetle powinieneś się zatrzymać, reszta znaków może jedynie wprowadzić mętlik w twojej głowie i w zasadzie jest ci zbędna. Dlatego skup się na tym, co naprawdę ważne i obejrzyj w końcu nowy sezon Brzyduli. Po trzecie, zawsze przyspieszaj przed skrzyżowaniem. Dla każdego powinno być logiczne, że im szybciej jedziesz, tym szybciej to skrzyżowanie przejedziesz. Po co przebywać na nim 3 sekundy, skoro można być tam półtorej? Czasem właśnie te ułamki sekund mogą zadecydować o twoim życiu. Dlatego zapamiętaj sobie raz na zawsze. Jeśli widzisz przed sobą skrzyżowanie, szczególnie duże, z tramwajami, autobusami, prawy pedał do podłogi. Po czwarte, nigdy nie ustępuj pierwszeństwa. Stoisz sobie na bocznej dróżce, a główną drogą podąża Skoda Fabia. Srebrna, służbowa, kierownik to najprawdopodobniej Mariusz, który od miesiąca żałuje, że nie wziął czerwonej, bo miała DSG. Mimo 45 koni i 19 sekund do setki, Mariusz rozpędził się i jest już dość blisko, ale ty chyba nie po to kupiłeś E36, aby teraz ustępować komuś pierwszeństwa. Umówmy się, rozwiązanie w takich sytuacjach jest tylko jedno – ogień. I pamiętaj, zdążysz, zawsze zdążysz. No chyba, żebyś nie zdążył. Po piąte, kup naklejkę, lubię zapierdalać. Szacun na dzielni plus 9. Prędkość maksymalna plus 25. Lajki na Facebooku 43, raz w życiu widzianych znajomych. Najważniejszym jednak plusem posiadania powyższej naklejki staje się uzyskanie podświadomej potrzeby jazdy po mieście z ponaddźwiękową prędkością, bo chyba nikt nie wyobraża sobie, że kierowca w ten sposób oklejony będzie przed skrzyżowaniem wysiadał z samochodu i przepychał go na drugą stronę. Szóste, nie wsiadaj za kierownicę zupełnie trzeźwy. Po pierwsze, alkohol zmniejsza strach przed prędkością. Znasz na pewno to uczucie, gdy czujesz, że przeginasz, jedziesz za szybko, próbujesz podgonić kolegów z przodu, ale zaczynasz się już nawet trochę bać. Nic prostszego, wypijając przed jazdą 2 piwa lub przynajmniej 3 kieliszki wódki, eliminujesz kompletnie to uczucie. Jazda ma być dla Ciebie przyjemnością, a nie czymś wymuszonym, kojarzącym się ze strachem. Poza tym, nawet wznosząc toast, mawia się przecież na zdrowie. Także chyba nie ma nic prostszego, jak zadbać o nie w ten właśnie sposób. Na koniec, najważniejsze. Jeśli stosujesz się choćby do 2 z wcześniej wymienionych porad, sam odbierasz sobie szansę zobaczenia pełnego rozkwitu sieci sklepów Żabka w Polsce. Jeśli stosujesz się do 3, nie planuj raczej wakacji, wydaj wszystkie pieniądze na głupoty, poderwij 4 dziewczyny naraz, zwyzywaj szefa, ogólnie zrób wszystko to, o czym zawsze mówisz, że zdążysz zrobić przed śmiercią. Jeśli stosujesz się do 4 porad, jesteś najlepszym dowodem na to, że istnieje życie pozagrobowe i nawet wtedy można przeglądać internet. Mamy październik 2020 roku. Na koronawirusa zmarło już ponad 3000 osób. Na drogach zginęło niewiele mniej. Dbajmy o siebie nie tylko myjąc ręce, ale również myśląc za kierownicą. Myślę, więc jestem.